Witajcie. U mnie jest piątek, godzina 5 rano i wybieram się na zakupy do galerii, która właśnie otwiera się o 6 rano. I oczywiście są to zakupy na Black Friday. Tak, dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Dzień, gdzie wydałam bardzo dużo pieniędzy. Chociaż mam zamiar kupić tylko rzeczy, które potrzebuję. Ogólnie bardzo źle mi się spało. Położyłam się wcześniej spać po wczorajszym święcie dziękczynienia. Jadłam obiad o godzinie 3, później zjadłam deser. To była godzina 4, gdzie jadłam ostatni posiłek i byłam tak pełna po tym, że już nic nie jadłam więcej. O godzinie 20 się położyłam do łóżka. Byłam tak śpiąca, a później w nocy się co chwilę budziłam. Jak obudziłam się już o 2, i miałam świadomość, że muszę się obudzić po 4, to nie mogłam zasnąć przez ponad godzinę, a później zasnęłam i nie mogłam wstać. Takie przygody. A teraz jestem już gotowa, idę jeszcze zjeść coś na szybko i jedziemy. Jesteśmy już na parkingu, tak? Godzina 5:36. Dokładnie. Idziemy, zobaczymy, czy już jest coś tu. O, proszę, drzwi się same otwierają, elegancko, już idziemy. I zaraz zobaczymy. Ale wiecie co, jest minus 11 stopni. Tragedia. Shopping, 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 Queens! Za 9, za 7 futra, szmaragdy i diamenty, wszystko za darmo. Louis Vuitton, idziemy tam, tam na pewno dają za darmo. Mam dzisiaj ochotę pizzować komuś na złocie. No ładnie. Ej, a co się stanie, jak tam wbije? Buki. Chcę tam wejść. Buki albo Vuittonie. Chodź sobie zrobimy sesję tam na tym. Ej, może nikt nas nie... No zobacz, taka bramka słabo. Knock, knock. Zobacz. Ja tu się bym zmieściła, jak się zmieściłam w twoje drzwi półotwarte, to ty się też mieszczę. Grają na czymś, patrz, do tego tak. A, oni grają. Wycieczka szkolna. Pięknie. Ej, naprawdę, bo to są, oni wszyscy wiesz, są... Chodźmy najpierw. Do Wiktoria. Do Wiktoria! Przecież tam rozdają majtki za darmo. Zobaczcie to. Byłam w łazience i spóźniłam się na otwarcie sklepu. W Wiktorii już jest tyle ludzi, że szok. Jestem w Victoria's Secret, kupuję majtki i mgiełkę. Super zakupy, ale jest tyle ludzi, że kolejka się ciągnie przez pół sklepu, więc ciekawe. Oszalałam w tym roku i dalej idziemy na sklepy. Ale... tanio jest! Za darmo, prawda? Za darmo! Za darmo! Oni bawią się... Była kiedyś taka gra, że był bon. To było na Nokia. Noki. I on łapał owocki. I oni wyglądają w tym sklepie, jakby łapali owocki i byli wężem. Oni chodzą wężem i... Ciekawe, czy ugryzą się w ogodę. I oni... łapią leginsy, bo to jest sklep z leginsami. O, widzisz, już jesteśmy przy Forever 21. No pięknie. Już prawie koniec, ja już mam tyle. Wydałam, nie wiem nawet ile wydałam. To się okaże, jak będę w domu. Bo jeszcze ostatni sklep. I może być spoko. Hej, jestem już w domu. Jest godzina 12. Wróciłyśmy już jakiś czas temu. Chciałam trochę ochłonąć. I pokażę wam, co kupiłam właśnie w tej galerii, w której byłyśmy. Powiem wam, że nie spodziewałam się takiej ilości ludzi. No, myślałam, że już te czasy, kiedy ten Black Friday był takim, wiecie, mega popularnym, masowym dniem, już minęły, ale jak widać się myliłam i widziałam bardzo, bardzo dużo ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, więc może też to tak przeszło z tych starszych, którzy tam zawsze ganiali za półkami, na tych młodszych studentów i uczniów, którzy właśnie przyjechali, żeby się obkupić w ubrania, kosmetyki i jakieś gadżety. I pokażę wam, co ja kupiłam. Pierwszym sklepem jest sklep, który się nazywa
Charlotte Russo? Serio, nie wiem jak to wymówić. Też przykre. W tym sklepie kupowałam kilka razy i była fajna okazja. Wszystko w sklepie było poniżej 20 dolarów. Wszystkie kurtki, płaszcze były właśnie w cenie 20 dolarów i kupiłam sobie kurtkę skórzaną. No nieprawdziwie skórzaną, ale wiecie, ramoneskę, która wygląda naprawdę fajnie. Pokażę wam tak chociaż trochę, jak to wygląda. Ona się wydaje taka mega teraz obcisła, dlatego że mam grubą bluzę, ale nie czuję, żeby mnie coś ciągnęło albo żeby była właśnie za ciasna. Nawet na tą bluzę jest ok. I ma fajne motocyklowe rękawy, bardzo fajny design, jeśli można to tak nazwać. I ma kieszenie, co bardzo chciałam mieć właśnie w takiej ramonesce. Kolejną rzeczą, którą tam kupiłam, jest płaszcz, jeśli można to nazwać płaszczem. Jest takie futerko. Spójrzcie, czy to nie piękne? Dodałam taką ankietę na Instagram, jak przymierzałam to futro właśnie w tej bluzie i dużo osób zaznaczyło, że wyglądam śmiesznie. Ale nie dziwię się, bo naprawdę z tą bluzą to wygląda komicznie. Ale jeśli to się fajnie wystylizuje z na przykład sukienką, spódniczką, z jakimś sweterkiem, to będzie fajnie wyglądać. To jest takie dłuższe. Nie jest bardzo, bardzo ciepłe, tylko takie bardziej na troszeczkę cieplejsze zimowe dni. I no powiem wam, że jest fajne. Kosztowała właśnie tylko 20 dolarów z 47, więc 20? Powiedziałam 20? Tak, 20 dolarów z 47, więc fajnie. Kolejnym sklepem jest Forever 21 i tam wszystko było minus 30%. Nie mogłam sobie nic znaleźć, byłyśmy tam jako ostatnim sklepie i widziałyśmy, że już było wiele rzeczy przebranych, ale wychodząc ze sklepu zobaczyłam jeszcze jedną rzecz i to były takie body w pięknym pudrowym kolorze z koronką z weluru. Naprawdę wygląda to fajnie. I to oryginalnie kosztowało 13 dolarów, a zapłaciłam 9. W H&M-ie była również promocja minus 30 na wszystko i nawet na rzeczy przecenione. Znalazłam taką bluzkę na długi rękaw z koronką przy dekolcie i ona oryginalnie kosztowała 18 dolarów, przeceniona na 9, minus 30%, zapłaciłam za to 6 coś. I naprawdę jest piękne. Ostatnim sklepem, a tak właściwie pierwszym, do którego poszłyśmy, był Victoria's Secret i Pink. Znalazłam mgiełkę, która jest chyba jakąś nową mgiełką i wszystkie balsamy do ciała oraz właśnie mgiełki były przecenione na 6 dolarów. Ta chyba wcześniej kosztowała 18 i naprawdę podoba mi się taki zapach. Ja nie lubię zapachów słodkich, ten jest taki właśnie orzeźwiający i tak. I oczywiście kupiłam sobie bieliznę. Była promocja, która jest zawsze, nie zawsze, ale bardzo często właśnie w sklepie Victoria's Secret, czyli 5 par majtek za 28 dolarów. I właśnie taki sobie prezent sprawiłam. Jestem bardzo zadowolona. I z ubrań i dodatków to tyle na ten moment, ale zrobiłam bardzo duży zakup, z którego bardzo się cieszę. Przez internet zamówiłam sobie laptop, którego bardzo potrzebowałam do pracy właśnie nad zdjęciami, nad filmami i znalazłam idealny, w idealnej cenie. Ma do mnie przyjść niedługo, więc nie mogę się już doczekać i uważam, że to jest najlepszy zakup, jaki mogłam spełnić.